Mamy na linii Michała Pasternaka. Mamy na linii Wampira. Halo, halo. Ma, siema. Siema, Michał. Siemano wszystkim. Michał, jak zareagowałeś na to, że Alanowi coś tam się wydarzyło na treningu? To znaczy nie jak, no ja jestem trochę w tym sporcie i wiem, że takie rzeczy się zdarzają, no także jakoś bardzo nie rozpaczałem z tego powodu, tylko zastanawiałem się, czy to jest na tyle poważne, że nie będzie mógł walczyć i tyle. Słuchaj, a jak podchodzisz do tego pojedynku? Jak byś go umiejscowił też wśród tych innych przeciwników, z którymi walczyłeś w fejmie? To znaczy podchodzę do tego normalnie, no podchodzę do tego tak, że wchodzę niszczę go i biorę następnego przeciwnika. Tym bardziej, że z jego ust były wyrzucone takie słowa, które nie powinny być. Które? Jakie? Jakie? Które? On doskonale wie jakie, także nie będę tego powtarzał i za to mu przyjdzie zapłacić. Ja już mu mówiłem na nagrywaniu. No ale ty doskonale znasz dziwką i tak dalej, nie? Bo ale jemu podobno można, akurat... Nie jemu ktoś... można, tylko ty jesteś dziwką, dlatego cię nazywam. Dobra, ty jesteś kurwo sprzedajną, jesteś kurwa prostytutką i tak samo. A czemu ty taka dziwko jebana nie byłaś? Kłócisz dupę, kurwa, i kamieni kupę, kurwa. Ćwoku zajebanych flegmatyku, weź ty kurwa, ciągnij kichę najlepiej, ty. No to Kryciński, czemu ty nie jesteś taki cwany, jak stoimy? Ale jestem, kurwa, przecież gadaliśmy normalnie. Przecież ja ci kurwa normalnie ciśnę. Tak samo jak ty mi ciśnie, tak samo ja tobie będę ciśnął. Tak, więc ja kurwa nie będę. Ja nie będę przychodził obok tego, że kurwa, że ty mnie ciśniesz, to ja będę kurwa odwracał się i nic do tego nie powiem. Przecież kurwa staliśmy normalnie twarz o twarz, żeśmy cisnęli. I co ty mi, że się ciebie boję? Bo, kurwa nie boję się dostać tak samo, kurwa, na dziurę. Nie boję się. Ale to dobrze, że masz tego świadomość, że dostaniesz na dziurę. Nie, nie boję się, po prostu uwierz mi, że kurwa dobrze będę przygotowany i nie będziesz miał tak łatwo, kurwa, jak za dobro. Ale to interesuje, jak ty będziesz przygotowany, jak Kwieciński, widziałem twoje walki, to się kładziesz z pół kilometra i leżysz na ziemi, tak. Później mówisz, że zostawiłeś serducho i tego typu rzeczy. Pierwszy zacząłeś mówić takie rzeczy niezbyt przychylne na mój temat. Ale co ja kurwa gadałem na twój temat? Ja co powiedziałem kurwa, że u ciebie w klubie trenuje kurwa banda Frey, ale nie powiedziałem że to ty jesteś, tylko powiedziałem, że tam trenuje. Sam wiesz, kurwa, kto trenuje w twoim klubie. Ja kiedyś to tłumaczyłem, że... Ja już kiedyś tłumaczyłem, że tam trenuje dużo młodych też chłopaków i później on może pójść do szkoły i ktoś będzie mówił na niego, że jest taki, a nie inny. Ktoś później może powiedzieć o mnie takie rzeczy, bo ty powiedziałeś, że tam trenuje. To trzeba było kierować te słowa do danej osoby, jak masz coś do kogoś. Ja jak mam coś do ciebie, to nie mówię na temat twojego klubu, tylko kieruję słowa do ciebie, czyli ty jesteś dziwką, nikt inny. Proste i logiczne. Pięknie macie konflikt. Jeden nazywa jednego dziwką, drugiego kurwą. Prostytutką. Kurwa i tyle. No ale ta dziwka tak nazywa mnie w momencie, kiedy jest daleko albo ma możliwość tego, żeby... No ale tak samo ci powiem, kurwa, nie wiem, na face to face czy gdziekolwiek. Ty wiesz mi ci, to tak samo. Nie będę, kurwa, udawał, że kurwa, że też pada, że się tam nie czuje, kurwa. No właśnie. Już przedmów ci lekarz zabronił kucić się ze mną i siedziałeś jak pizda cicho. Chciałem właśnie do tego nawiązać. Pojebało cię, kurwa, ty stałeś kciuka, kurwa, w kącie, ty. No, tak siedziałeś, jak kurwa, jak jakiś porzucony chłopak, jak w szkole byś był i pani no by nie, się czy bardziej by mnie porzucili na niebie, kurwa. Kwieciński, słuchaj, znowu będziesz płakał. Płakałeś już przed walką z Zadorą, będziesz płakał po walce ze mną. To jest wiadome. Alanik, ale to jak to w końcu było? Bo Pasta faktycznie w wywiadzie mówił, żeście mieli konfrontację na mówie i Pasta powiedział, że... Ale ty rzekomo... Gdzie na mówię? Na mówię, tej konferencji. To ja, że ja się jego bałem? Nie, że tobie lekarz rzekomo zabronił się kłócić i tak dalej. Kurwa, jaki jest ja twoje słowa? Ja, nie, no, taki żart. Czyli dementujesz to. A, czyli to był żart. Okej, a... ostatnio mówiłeś, że tobie, kurwa, leki przepisał, nie mi. Tobie leki przepisał. To też był żart? Jeszcze raz. Kwiecińska, ostatnio mówiłeś u Huberta w wywiadzie, że jestem bezpłodny. To też był żart? Co? No bo twoje walki są bezpłodne, że ty jesteś taki kurwa... Taki, bezpłciowy taki, chyba. Bezpłciowy. Ale to byś akurat... Nie, bezpłciowy taki kurwa, że kurwa taki flekmatyk, taka kurwa, taka pełzająca taka glizda kurwa jesteś, że wiesz, tylko kurwa taki bezpłciowy po prostu, że chuj jesteś, bo jesteś, żyjesz sobie, żyjesz, to kurwa, nic nie wnosisz, po prostu jesteś, bo jesteś, no i chuj, no i tyle, no. Żyje sobie, bo żyjesz. Panowie, ale ręki sobie raczej nie podacie, co po walce? Ja dziwce ręki nie podaję. Mogę kutasa do ręki podać. Ty. A ja ci mogę zajebać w pysk i się skończy na tym. Dobrze. I się na tym skończy. No i dobrze, słuchajcie, ja czekam, że lekarz
Zajebiście było, jakby lekarz dopuścił Alana, tak? No. No i co? No i jazda, robimy wam face to face i tyle. Michał, dziękujemy ci, miłego obozu, trzymaj się. Dzięki, na razie.